Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj spróbuję przedstawić Wam moje pieski. Musiałem oczywiście je przywiązać, bo one mają tyle energii, że gdybym miał je na luzie, to właściwie byłoby to niemożliwe. One nie są przyzwyczajone do robienia zdjęć ani żadnych filmów. A jak ja jestem, to oczywiście wszystkie chcą, żebym się nim zajmował. Także 6 na raz. To jest ciężka sprawa. Te wybuchy, które słyszycie, to po prostu są jeszcze te petardy, które zostały ze świąt z Dnia Trzech Króli. Także oni tutaj mają tą manię strzelania, już Wam o tym mówiłem. No niestety moje psy tego nie lubią, ale nic na to nie poradzę. Wszystkie te moje psy, jak ja mówiłem, mają taką niesamowitą energię, że je jakoś utrzymać w spokoju to jest trudno. Jedyna, która nie potrzebuje być uwiązana i jest grzeczna, to jest moja Aruma. To jest ta, odejdź, Arumita, wen Aruma, Aruma, wen kochana, wen Aruma, wen, wen Aruma, wen malutka, siad, siad śliczna, siad kochana, siad malutka, siad. A, dobra, Aruma. To jest moje kochane psisko, Sunia, śliczna. Ona, ja ją dostałem od mojej przyjaciółki Alejandry. I to było takie maleństwo. Ona miała, nie wiem, trudno mi ocenić, ale kilka tygodni. Dopiero chyba jej się otworzyły oczy, bo jeszcze miała takie niebiesko-szare, zamglone oczęta. Kochany pies, od początku wspaniała. Grzeczna, ale mądra. Ola ją, ta Ola moja, Alejandra, zdobyła ją od jakiegoś weterynarza, bo gdzieś znaleźli tą Sunię właśnie przywiązaną u jakichś pijaków w domu. Maleńką, przywiązaną do płotu, drutem zwykłym za szyję. Także dostałem ją w prezencie. No i nazwali ją Aruma. A powiedziała mi moja Ola, że to znaczy w języku Maja noc, co jest nieprawda, bo w noc w języku Maja to jest ag-ap, a Aruma to znaczy noc, ale w języku Indian z prowincji Mendoza w Argentynie. Także na pół prawda. Indianie, ale nie ci. Także moja Aruma, to jak widzicie, jest piękna, spokojna, opanowana. Ale to też jest złudne, bo ona jak coś jej w drogę wejdzie albo nie idzie po jej myśli, to zupełnie się zmienia w bestię. I tak praktycznie ona tutaj rządzi. Nikt tu jej nie podskoczy. Żaden z tych. Nawet nie próbują. Także jest to moja księżniczka, która panuje nad porządkiem w moim domu. Teraz następny. To jest tyfus. Tyfus to, też dostałem w prezencie, tyfus to jest mieszanka pitbulla i owczarka belgijskiego. Wspaniały pies, kochany, ale dlaczego go nazywałem tyfus? Bo od małego był nie do wytrzymania. Ma tak niesamowitą energię, a jest tak ostry, że pokazywało to od samego szczeniaka i kosztowało mnie wiele, wiele pracy, żeby nad nim zapanować. Dla mnie jest wspaniały. Chodzi za mną jak cień, pilnuje mnie cokolwiek, gdziekolwiek nie pójdę, cokolwiek robię, to on jest tuż przy mnie. Jak nawet pracuję za płotem i czyszczę coś, to on chodzi za mną centymetr za centymetr, za centymetrem. Także, ale charakter niestety ma mordercy. No i już parę razy to pokazał. Także cokolwiek chodzi i nie daj Boże wejdzie na teren bez zaproszenia, to już z tego terenu nie wychodzi. Także nigdy nie polecam nikomu, żeby tutaj przychodził i otwierał, nawet moim sąsiadom, takim zaprzyjaźnionym, żeby nie otwierali bramy bez uprzedzenia, bo po prostu może być nieciekawie. Kiedyś mój kolega, który tutaj był u mnie, i pies z reguły jest bardzo spokojny
jak on wie, że to są moi znajomi i ja ich wpuściłem, to właściwie nie mam problemu. Ale ja z takim moim kolegą i ten kolega zrobił taki mały ruch i lekko mnie stuknął ręką w obojczyk. To tyfus już prawie na nim siedział. Także trzeba bardzo z tym psem uważać. A poza tym to jest kochane psisko. Zobaczcie, jaki piękny jest. No, śliczny, kochany. Teraz. To jest Aruma. Przepraszam, to nie jest Aruma, to jest Shensi. To jest Shensi. Siad, malutka. Siad, kochana. Siad. Dobra, sunia. Śliczna. Shensi to jest córka Arumy i Tyfusa. Dlaczego ją nazywałem Shensi? Shensi to jest ta, dla tych, co nie pamiętają, to jest ta hiena z tej bajki filmowej o królu lwie. Także dlaczego nazwałem ją? Bo ona ma taki kolor trochę do hieny podobny. No i ma charakter nieprawdopodobnie. Zadziorna jest, agresywna. Ze wszystkimi tutaj psami się zadzierał. Oczywiście oprócz Arumy, bo Aruma ją tutaj ładnie kontroluje. Ale trochę już się uspokoiła, ale ma niestety taki nadmiar adrenaliny, że jest w sumie nie do wytrzymania. W tej chwili siedzi grzecznie, bo jest przywiązana, ale czasami jak dostanie szaleju, to muszę ją przytrzymać z 5 minut. Przytrzymać mocno, pogłaskać, żeby trochę się opanowała. No ale to jest już taka jej natura. Kochane psisko i też niestety ma bandycki charakter. Także z tyfusem robią parkę nie do przebycia. No i bardzo często się do niej się też dołącza Aruma, która w momencie jakiejś tam niepewnej sytuacji też pokazuje, co potrafi. No a teraz są tutaj moje spokojniejsze pieski. Ale też nie zawsze. To jest Buruś. Buruś to jest kochany, trochę sierotka taka. Kochany piesek, ale to jest synek Tyfusa i takiej suczki, której miałem, ona się wabiła Łatka. Ale Łatka zawsze była chora, coś jej tam, coś z nią było nie tak. I wreszcie któregoś dnia sama zdechła. Buruś jest kochany, śliczny, grzeczny pies. No ale jak mówiłem, trochę sierotka i taki właśnie też chudawy. On niby wszystko to samo je, co inne, ale chyba coś niestety po mamie genetycznie nie jest najmocniejszy. Ale jest kochany pies, miły, grzeczny, też czujny bardzo jest. On chyba w nocy najbardziej czujny jest ze wszystkich, także cokolwiek się ruszy, to on już pierwszy zaraz robi hałas. Śliczne zwierzę. A teraz idziemy do mojej małej księżniczki następnej. Piękna psina. To jest... Odejdź. Reksio. Reksio, poczekaj. Reksio, no. Reksio. To jest moja... Tyfusica. Tyfusica, chodź. Chodź, malutka, chodź. Tyfusica, wen. Wen, Tyfusica. Wen. Wen, Tyfusica. Zobacz, jaka piękna jest. Jakie ma śliczne oczy. To jest też córcia Tyfusa i Arumy. Kochane psisko, nazwałem ją Tyfusica, bo ona od małego była taka jak swój tatuś. To był taki łobuz, że to było nie do wytrzymania. A w tej chwili jest dorosła, grzeczna, bardzo panowana, ładny ma charakter. Niestety nie zgadza się bardzo dużo z Shensi. Nie za bardzo się lubią. No ale jakoś to w tej chwili jest, tak trochę się uspokoiło, ale nie kochają się za bardzo i czasami się biorą na zęby, także nie robią sobie wielkiej krzywdy, ale trzeba to kontrolować i dzisiaj jest już troszeczkę lepiej, ale jest kochane psisko, podobna trochę jest do taty w takiej fizjonomii i naprawdę mądry, śliczny pies. No i tutaj najmłodszy, to jest mój Reksio. To jest jeszcze szczeniaczek, szalały, piękny psisko, kochany, bardzo zresztą mądry pies. Na takiego szczeniaka, on od małego, był grzeczny, mądry. No ale jako, że szczeniak to jeszcze jedzie dziecko, no to ma nadmiar energii. No i upodobał sobie właśnie bardzo na przyjaciółkę swoją
można powiedzieć, cioci. To jest Reksio, no to tak go nazwałem trochę Reksio od tego Reksia z bajki, bo on też tak lata jako szalały, zachowuje się bardzo podobny, zawsze taki jest wesoły, jak ten Reksio z bajki dla dzieci. Ale jak mówiłem, upodobał sobie tyfusicę jako przyjaciółkę. I no spokój, spokój, no coś tam się dzieje, Aruma już poleciała oczywiście. Ja nawet nie słyszałem, co jest grane, ale ona już czujna. I Reksio po prostu nie daje jej spokoju, bez przerwy ją gryzie, drapie, skacze na nią. A tyfusica ma tak nieprawdopodobną cierpliwość do niego, że aż mi się nie chce wierzyć. No ale nic, są przyjaciele, bawią się fajnie, wszystko jest ok. I powolutku, jak one dojrzewają, zaczynają się trochę uspokajać i w tym stadzie całkiem nieźle sobie żyją. Także tutaj właśnie poznaliście moją rodzinę. Także jesteśmy tutaj razem i to by właściwie było dzisiaj na dziś. Nie mam już tutaj, mam jeszcze więcej zwierzaczki, kury, ale to kury to nic, to wam kiedy inny pokażę. Także na razie, trzymajcie się zdrowo i do następnego razu.